Pip-imoy-oy. Ah, Pip-imoy-oy. Pip-imoy! Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek serii Jak zostać gwiazdą w The Sims 4. A jakże nasi bohaterowie tym razem zamieszkali w Del Sol Valley. O tak, w Dolinie Gwiazd, moi drodzy. A oto nasza główna bohaterka, czyli Fiona, ćwiczy umiejętności aktorskie tak z całych sił. Naprawdę nie jest łatwa droga na szczyt, zresztą sami się przekonacie. O kurczę, prawdziwa gwiazda! Jej! Dobrze, że się wybraliśmy dzisiaj na miasto! O, patrzcie, prawdziwa celebrytka! Wszyscy robią jej zdjęcia! Czy ja też mogę? Czy ja też mogę się z tobą zapoznać, koleżanko? O, ludzie sobie rwą włosy z głowy! Raj! O, to ty, to naprawdę ty! Kurczę pieczone, naprawdę człowiek potrafi zrobić z siebie wariata, kiedy staje w obliczu spotkania się z gwiazdą. O tak, prawdziwą gwiazdą. O, patrzcie, jaka ona jest nieprzystępna. O, kurczę pieczone, no proszę. Bufon z ciebie, nie chcesz dać mi autografu. O! Proszę, proszę, daj mi ten autograf. Patrzcie, nawet odwróciła się do nas tyłem. Ty wstrętny, nadęty bufonie. Nie chcesz dać nam nawet autografu. Ja też bym chciała tak dotrzeć na szczyt. Od czego by tu zacząć? Może od ćwiczenia płaczu. O tak, moi drodzy, gwiazda musi przede wszystkim umieć udawać różne emocje, między innymi płacz. Och, moi kochani. Ale już jest wszystko dobrze. O, nareszcie. Tak żeśmy długo za nią chodzili, że wreszcie się zgodziła nas przytulić. I zobaczycie zaraz, pewnie da nam wreszcie autograf. O, miejmy nadzieję, że tak, dasz? Dasz? Podpiszesz się mi? No pewnie, no nareszcie, moja ulubiona fanka. Tak, moja ulubiona fanka, która chodzi za mną od roku. Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. Dzięki, kochanienka. Super! I wspólne zdjątko, jak miło! A to dla męża. Dziękuję, moja droga. O, wypadłaś świetnie, naprawdę wypadłaś świetnie, koleżanko. Jak miło cię widzieć. Zostaniemy przyjaciółkami? Tak, nie ma to jak się lansować wśród gwiazd. Znajomości w tej branży są niezmiernie ważne. Dziękuję za autograf dla męża. Na pewno się przyda, powiesimy go na ścianie i w ogóle. O tak, jesteśmy dość natrętną fanką. Ale opłacało się, dostaliśmy autograf, mamy wspólne zdjęcie. O, ale z niej snopka, naprawdę. Patrzcie, jaką sesję zdjęciową jej robimy. Juhu, może potem sprzedamy na Allegro. Te autografiki i zdjęcia, juhu. Ojej, a co to za bójka? Chcą się dostać do tego ekskluzywnego, prestiżowego klubu. O tak, zdaje się, że pobili się z ochroną. Można i tak. O, patrzcie, jedna fanka aż z wrażenia zasnęła. Zemdlała i zasnęła. No dalej, budź się, koleżanko. Tutaj tyle jest gwiazd, nie możesz przespać takiego ważnego wydarzenia towarzyskiego. No dalej, wstawaj na nogi. O, dźwignęła się, o, oczepała się, dobra, w porządku. Jej, wyspałam się, mam wreszcie znowu siłę, żeby krzyczeć, super. Au, to bolało. Nasza Fiona właśnie uczy się umiejętności komediowych, moi drodzy, i ma swoich pierwszych fanów, czyli męża zielonowłosego Williama i córeczkę Cindy. Tak, Fiona Star, William Star i rzecz jasna Cindy Star. Mamy jeszcze synka, który ma na imię Steve, ale na razie go jeszcze nie poznacie, może potem? O tak, no dalej, mamusiu, dalej, wymyślisz coś, to wcale nie jest łatwe. Och, wymyślić nowy sketch i tym bardziej go przedstawić, droga na szczyt jest długa i wyboista. To było świetne, mamusiu, jeszcze raz! O, to było straszne! Nie, to było śmieszne, mamusiu, nieźle ci idzie, brawo! Dla naszej Fiony! O tak, żeby być prawdziwą gwiazdą, trzeba mieć piękny, biały uśmiech! O! Czyż mój uśmiech nie jest olśniewający teraz? A jakże? O, i trzeba troszeczkę poćwiczyć pewność siebie przed lustrem! Czyż nie jest cudowny nasz zielonowłosy William? O! Pa, pa, pa! Pa, pa, pa!
Szykuje się prawdziwa gwiazda i znowu kolejna gwiazda się pojawiła w tle. Paparazzi nie dają jej spokoju, cały czas nowe zdjęcia w świetle reflektorów. O, jest! O, jesteśmy w klubie jakimś, moi drodzy, gdzie przebywa mnóstwo gwiazd. Fiona postanowiła odnaleźć się wśród nowych znajomych. Rzecz jasna, potrzeba nam znajomości. A gwiazda filmowa, kimkolwiek on jest. O, patrzcie. Nasza Fiona cały czas rozmawia z nowymi znajomymi. O, obgaduje gwiazdy, które pojawiły się w tym klubie. No spójrz, to on, to on. Nie, to ona. O, tak, widzę. No, znam ją, znam ją. Mam nawet od niej autograf, wiesz? Mogę się z tobą podzielić, jak chcesz, zdjęciami. Chodź, muszę ci coś powiedzieć na ucho. Słyszałaś? Słyszałaś to o niej? Chodź tutaj szybko. No, no, to ona. Tak, naprawdę? Naprawdę to zabawne. Patrzcie, jak próbuje na siebie zwrócić uwagę, tak, owacje dla mnie, ja tu jestem najważniejszy, ja tu jestem gwiazdą. Chodźcie, ten drugi chyba jest już zmęczony tym wszystkim. No tutaj jestem, zapraszam was, no dalej, ukłony, ukłony dla gwiazdy. Ja tu jestem najważniejszy, najpiękniejszy, najzdolniejszy, rzecz jasna. O, taka impreza, no dalej, dołączcie do mnie, kochani. Bawcie się świetnie, razem ze mną, zaczynamy. Przedstawienie, moi kochani, a jakże, o, pora trochę zadbać o linię? Nie ma co. No cóż, chyba trochę mu się nudziło. Postanowił poćwiczyć, o tak. Wybni jaba, nie błynuś, bene grab leflej. O tak, William cały czas ćwiczy umiejętności aktorskie. Chce zostać wielkim, znanym człowiekiem, za którym podążą tysiące fanów. Jeszcze nie wiem, jaką wymyślę dla niego karierę, ale się okaże. Na razie niech ćwiczy. Ćwiczenia zawsze są bardzo istotne, bo pewność siebie przydaje się zawsze, kiedy stajemy się wielką gwiazdą, czy filmową, czy muzyczną, czy też malujemy obrazy. Ranch! Cześć, to ty! Jak miło! To jest jakaś drugorzędna gwiazda, która ma jakieś dziwne przebranie. Czy ktoś widział, że się nieco wykupiłam? Mam nadzieję, że nie. Dasz mi autograf? Nie. Spokojnie, może potem. Teraz nie mam czasu. Jestem bardzo zajęta staniem na tej posadzce. O, nie, jeszcze nie teraz. Potem może ci dam ten... Patrzcie, odwróciła się do nas tyłem. A chociaż zdjęcie? Proszę, no dziękuję bardzo, chociaż mogę ci zdjęcie zrobić. No to do dzieła! Ha, mam z tobą fotę, koleżanko! O tak, i mała sesja zdjęciowa! Na pamiątkę albo na sprzedaż, na Allegro. No nieważne, cześć, o tak! Nie, nie dam ci jeszcze autografu. Ty bufonie wstrętny. Patrzcie, nasza Fiona ćwiczy zdolności komediowe, tym razem w jakimś klubie. I ma pierwsze fanki. Jej, poza domem, rzecz jasna, poza Williamem, Cindy i Steve'em. O tak, naprawdę trzeba się wysilić. Co by tutaj wymyślić? O, patrzcie, ten nawet nie spojrzał na naszą Fionę, przyszłą gwiazdę. O, została tylko jedna fanka, jak miło, od czegoś trzeba zacząć. His bug on the hitch. O, mam wrażenie, że ona się trochę powtarza. No cóż, nie ma co, trzeba wymyśleć coś nowego w końcu, żeby zabawić naszą publiczność, jakieś nowe skecze, czy coś w tym stylu. No dobra, pośpiesz się, Fiona, pośpiesz się, o tak, naprawdę się teraz śpieszy. O, teraz może wreszcie, jak się stałam trochę bardziej sławna, poopowiadałam kawały, to może w końcu zrobimy sobie wspólnie zdjęcie. Dzięki, koleżanko, jak miło. No tak, warto się lansować w klubach. O, i przebywać wśród gwiazd. Dzięki za autograf. Wygląda jak zdjęcie rentgenowskie. No tak, trzeba poćwiczyć płacz ciąg dalszy. Ojej, czemu nie jestem taką słynną gwiazdą jak tamte? Też bym chciała być taką nadętą bufonką, która odmawia dawania autografów i w ogóle. No dobra, pora trochę poćwiczyć, moi drodzy. Tak, nasza rodzina ma chwilę relaksu na wrotkach. Oj, bardzo stresująca jest droga na szczyt, ku sławie i bogactwu, moi drodzy, więc troszeczkę trzeba się zrelaksować całą rodzinką, spędzić razem czas. A jakże, moi drodzy, pozaliczać parę wpadek? Ojej, uważaj, bo będzie wypadek. Haha, moi drodzy, uczymy się, uczymy, nie poddajemy. Pewność siebie jest niezmiernie ważna. Dwi,
For Roby Physique Fazoob. O tak, nasza Fiona właśnie ćwiczy przed lustrem charyzmę. Znajdujemy się właśnie, moi drodzy, na planie filmowym, a przed nami aktorzy przebrani za kuraki. Kto to taki? To kuraki. Moi drodzy, każda rola jest niezmiernie ważna, nawet bycie kurakiem z kosmosu. Ćwiczcie, moi drodzy, kochani. A jakże, bardzo to jest istotne. No, ciekawe, czy naprawdę tak aktorzy ćwiczą przed lustrem? Nie mam pojęcia, moi drodzy. No dobra, kolego, pora mieć super makijaż i przecudną fryzurę na planie. Bardzo cię proszę, mój drogi, sporządź coś naprawdę świetnego. Tak, trochę pudru. O, tak, trochę tutaj nosek przypudrujemy i brudkę. O, tak, i utrwalacz w postaci lakieru. I co? Gotowe! Kabum! Super! O, chyba dobrze wygląda, bo macha głową, że jej się podoba. Teraz suszymy włosy i modelujemy w coś pięknego. Ciekawe, co to będzie. No, dalej modeluj, kolego. Teraz pora na trochę lakieru do włosów. I co? Cóż, może nie jest to coś oryginalnego, ale widocznie taka fryzura jest potrzebna do naszej roli. Idziemy się przebrać, moi drodzy. O, jesteśmy w garderobie. Dzień dobry panu. Pomoże mi pan wybrać kostium? To jest bardzo ważna część przebywania na planie. O tak. I mierzymy. No dalej, koleżko. O tak. Jaki by tu strój pani zaoferować, pani Fiono? Troszkę tutaj zmierzymy. Aha. I co? No żartujesz, kolego? Mam być hot dogiem? Nie no, spróbuj jeszcze raz coś wymyślić innego. No dobra, już. Nie denerwuj się, to taki żarcik aktorski. No właśnie, teraz w sam raz. Jest nasze przebranie, będziemy grać chyba panią doktor. O, kamery już są przygotowane. Nasza Fiona bez przerwy ćwiczy swoją rolę. No dalej, ćwicz. Ćwiczenia są bardzo ważne. I już teraz gramy. Przygotowujemy się. Sul, yo, ja bo blanks de gru. Co dish? Zisha Pimboy. Abu. Jebs wieder. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Nie było tak źle, moja droga. Całkiem nieźle ci poszło. Ale widać, że jest to niezmiernie stresująca robota. O, ja chcę być się sławnym. No dalej, ćwicz, to bardzo istotne, koleżanko. I jak tam? Już poznałaś cały scenariusz? No dobra, wdech i wydech. Bambufa, jibs, zoli, bambo, zoli, buf, plarga, ufa, wifloj. Co to za monolog? A, jibs, a? Bambufa! No, już po wszystkim. Chwila relaksu. O, histeryczny śmiech. O. Tak, ćwiczenia logopedyczne i... To najlepszy produkt na świecie. Tak, gramy w reklamie, moi drodzy. Jakiegoś zielska. Ten produkt jest najlepszy. Dobrze wypadło? Dobra, pora zjeść jakąś babeczkę, żeby poprawić sobie humor. No, moi kochani, trzeba oczywiście dbać o kondycję fizyczną naszych simów, którzy chcą zostać gwiazdami. No cóż, na siłowni też się mogą zdarzyć niestety wpadki i wypadki. Zaprosiliśmy całą naszą ferrajnę przyjaciół, żeby z nami razem poćwiczyli właśnie na siłowni. Troszeczkę sobie pobiegamy, poprawimy kondycję, musimy wyglądać pięknie, schludnie. O tak, i zdrowo, jeśli na przykład reklamujemy jakieś ziółka. O tak, moi kochani, w końcu na zdrowie, suplementy. No dobra, biegniemy. O, uważaj, Fiona, no tak. Trening trochę się przedłuża, koledzy też ciężko trenują z planu. Oczywiście, że z planu to są nasi znajomi. Coraz bardziej, coraz dłużej obracamy się w kręgu gwiazd, na razie drugorzędnych, no i fanów tych gwiazd. No cóż, moi kochani,
Potem będzie tylko lepiej, miejmy nadzieję, tak? Teraz troszeczkę poćwiczymy na worku treningowym. Musimy się odstresować. A masz! Niegrzeczny pan reżyser! O tak! I ja ci dam! Beznadziejny ten scenariusz, scenarzysto! O właśnie, pora się mocno odstresować. A to jest chyba nasz trener? Zdaje się, że tak. O, prawy sierpowy, lewy sierpowy. Tak, Fiona, bardzo dobrze ci idzie. Dzięki, że mnie wspierasz, kolego. Nie ma to jak mieć takich przyjaciół jak ty, którzy pomagają gwiazdom dostać się na szczyt. Między innymi poprzez piękne ciało i zdrowy umysł. A jakże, moi drodzy, no dalej, Fiona. O, i ciach, i rachciach. Pora trochę odpocząć. Nie no, jeszcze trochę musimy poćwiczyć. Wszystkie siódme poty musimy z siebie wypocić. A jakże, no, mój drogi, chyba pora na prysznic. Jeszcze tutaj, jeszcze troszeczkę. No dalej, nie możemy być w tyle w stosunku do innych gwiazd, które bez przerwy nad sobą pracują, nad swoim ciałem i umysłem i nad pamięcią i nad wszystkim, moi drodzy. W końcu w zdrowym ciele, zdrowe ciele. No cóż, moi kochani, ćwiczcie, młodzi przyjaciele. O, jaki pliczek kasiury, mój drogi. Udajesz, że jest to telefon? Jaki snobizm. Patrzcie, jeszcze nic nie zdążył zarobić, a już tak szasta pieniędzmi. O, to niezbyt dobrze o tobie świadczy, kolego. Na początku musisz oszczędzać i inwestować w siebie. Czekajcie, zaraz będzie sprzątał te pieniądze z podłogi. A nasza Fiona stara się być bardziej pewna siebie i ćwiczy tą pewność siebie, rzecz jasna. O, patrzcie, zainteresowała się również malarstwem. No cóż, są różne drogi biegnące na szczyt. Nasza Fiona między innymi postanowiła malować bardzo znane obrazy i zostać wielką malarką. W międzyczasie spędza czas z rodziną. O, cześć, moja droga, jak miło, że wpadłaś. To jest nasza przyjaciółka, jedna z najlepszych. I znowu wracamy na plan. Któż to taki? To dziwaki. Tak, aktorzy przebrani za jakieś dziwaki. O, to jest dopiero dziwaczna fryzura. Chyba trochę ci nie wyszło. Tu chyba nie o taką fryzurę chodziło, koleżko. No dobra, przypudruj trochę nasz nos, policzki, szyję. O, zaraz będzie dobrze. Zaraz nasza Fiona będzie wyglądać jak prawdziwa gwiazda telewizji i reklam. Bo właściwie teraz to w jakichś podrzędnych reklamach grano, ale od czegoś trzeba zacząć. Dopiero zaczęła, moi drodzy, karierę aktorską. No dobra, popraw tą naszą fryzurę, koleżko. Ciach. Ojej, jaki punk. Nie no, ta mi się bardzo podoba. W sumie nie wiem, dlaczego jej się nie podoba. Do takich dziwactw trzeba być przyzwyczajonym na planie, koleżanko. Tamta była lepsza. Dobra, i co? Jaki strój przywdziejemy tym razem? Nie no, błagam. I'm Floyd. Znowu to samo? Znowu hot dog? No, jaki strój tym razem nam zmienisz? Mam nadzieję, że znowu nas nie przebierzesz tym razem na przykład w hamburgera. O, dobra, to jest taki wiejski strój w sam raz do naszej roli. Zaraz, ale na wsi to chyba nie ma takich dziwnych przebranych stworów. Właśnie ćwiczymy swoją rolę z partnerem. O tak, gadamy. O tak, rozproszyć się nie damy. Przyszedł kolejny aktor, który ćwiczy swoją rolę. Ojej, jak się wczuwa, mój drogi. To będzie naprawdę rewelacyjny występ. No dalej, ćwicz przed lustrem. Teraz mamy aktorkę, która niesamowicie wczuła się w rolę. Zdaje się, że będzie to film science fiction z takim strojem. O, kurczę, jak pilot jakiegoś statku kosmicznego. O, nasza Fiona musi ćwiczyć i ćwiczyć, moi drodzy. No tak, żeby każda kolejna jej rola była lepsza. Właśnie zajmuje się nami nasz stylista na planie filmowym. Jaka fryzura tym razem na nas czeka? Zaraz się okaże. No dalej, koleżko, co nam zaproponujesz ciekawego? Rachciach, trochę lakieru do włosów i co? O, całkiem fajna ta fryzurka i jakie pasemko zielone. Ach, kapryśna Fiona. Chyba nie za bardzo jej się podoba. No dobra, pora na odpowiedni strój. W co nas przebierzesz, koleżko? O, patrzcie. Wyciągnął kartę. Ojej, a więc to będzie coś losowego? Naprawdę? Mam być ubrana jak jakiś pajac?
Czyżbym grała pajaca? Na pełnym morzu? A to ciekawe, no. Ha. Reka! Akcja! Aha! Org! Org da joiwu! Jahojwu! Tego jeszcze nie było, moi drodzy! Tak, pajac na statku! Jej! Przy sterze! Co teraz? Co to będzie za scena? No, przygotuj się, Fiono, przygotuj się! Kamera, akcja! Ojej, jaka ciężka robota! Sprzątanie pokładu! Bardzo ambitne, nie sądzicie? O, będziemy reklamować zaraz jakiś środek, zapewne do czyszczenia pokładów statków. Reka! Paul Shuki Prody! With Floyd Prody? Yep. Chcecie najlepszy produkt? Właśnie ten? Tak, ten jest najlepszy! Na pewno nie pożałujecie tej decyzji! Jest najlepszy na całym świecie! No pewnie, że tak, nie zawiedziecie się, będzie lśniący pokład! O, mamy kolejnego aktora, który jest niesamowicie ciekawie przebrany. O, jak się wczuwa w swoją rolę. Kto gra na gitarze w tle? Ciekawe, kto to gra? Oj! Oczywiście nasza bohaterka przebrana za pajaca! No cóż, chyba nie idzie jej najlepiej ta gra. No, dopiero zaczyna. Dopiero nauczyła się pierwszych chwytów. Nie, dobra, dam sobie z tym spokój. Sarble! O, dobra, nie mogę z tobą konkurować, kolego. Cóż, patrzcie, i to jest gra, a nie takie rzępolenie jak naszej bohaterki, nie sądzicie? Ojej, jaki gitarzysta, zdaje się, że bardzo sławny z niego typ. O, otoczyły go fanki, o, i fani również. Jaba płapu. A teraz chodźcie tutaj, moi drodzy, tamten już nie gra, teraz na mnie. Tak, ćwiczenia logopedyczne, o, będzie tańczyć? Pewnie, że tak. No, super! Tak, giętkie ciało, wyginam ciało, śmiało. Czy wyginam śmiało ciało? No cóż, przepięknie śpiewasz, nasza Fiono. Nawet nie podejrzewałam cię o taki talent muzyczny. Cudownie, jest... No tak, może jakieś tabletki do ssania na chrypkę? O, you're farzy! Oj, musisz więcej poćwiczyć, o tak! No, żeby nie dostawać takiej chrypki i kaszlu nagłego, moja droga, naprawdę trzeba ćwiczyć głos! Co to za historyczny śmiech? Przestraszyli się jej występu, zdaje się, no cóż... O, tak, kolejka dla wszystkich. O, już widać, że jest duszą towarzystwa nasza bohaterka. Ilu przyjaciół już ma? To na pewno ten strój, to na pewno ten strój. Robi taką furorę wśród jej przyjaciół. No dobra, to co mi zaproponujesz, koleżko? O, jakie drinki nam tutaj przygotujesz? Dla mnie i dla moich ukochanych przyjaciół, którzy będą moimi fanami w najbliższej przyszłości, mam nadzieję. O tak, nie sądzicie, że super ma ten strój pajaca? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie sądzicie? Bo ja tak. No dobra, o kurczę, jakie miłe to towarzystwo, naprawdę. Ojej, robią nam chyba zdjęcia. O, jak błyszczą te drinki. O, rozmawiają sobie o nowoczesnych, luksusowych samochodach. O, aż dwa drinki masz, koleżanko? O, pewnie, to taka burżujska knajpka. Widać, o. Czyżby nasza bohaterka próbowała zwrócić na siebie uwagę? Nikt nawet nie spojrzał w jej stronę. Kurczę, ona się tak stara. Tu jestem, hello. Tutaj, tutaj. Tutaj, kamery, aparaty. O, no cóż, no widać te tłumy, nieprawdaż, moi drodzy? Te tłumy fanów. O, pora na występ. Będziemy ćwiczyć scenę romantyczną. Darboing? Darboing. Chimney. Gotowy? Hush. Jedzi. Duwa. Ha. O, but kishla no. Oj, mój najdroższy, to będzie pocałunek prawdziwej miłości. O, i co? Spodobał wam się występ? Wadisz. O, jeszcze raz! Trochę jesteś ciężki! Co ty zjadłeś na obiad takiego ciężkiego? Cegły? Dad! Jedzim!
O! O, you're Farsi! Tak, bardzo proszę, oklaski, gdzie są oklaski? Gdzie są oklaski, blaski, oklaski? O, i zdjęcia! No dobra, pora trochę odpocząć i zrelaksować się na wrotkach całą rodzinką. Droga na szczyt jest taka długa i wyboista i trudna, moi drodzy. Tak trzeba się starać i zwracać na siebie uwagę. Na przykład dziwacznym strojem, jak nasza bohaterka. No cóż, taki już los wszystkich sławnych gwiazd. O, teraz sobie troszeczkę popływamy rzepką. O tak, rere kum kum, rere kum kum, rere kum kum, rere kum kum. Super styl prezentujecie, moi drodzy. La misi kelka, dżurukis bazek. Pora na Williama, teraz on chce zabłysnąć w klubie. O, cały czas się produkuje i produkuje, a gdzie reszta? Reszta jest zajęta naszym znanym, sławnym gitarzystą. Nikt się Williamem nie przejmuje, a on się tak stara. Nie masz takiego stroju jak nasza bohaterka Fiona. Chociaż ona też miała ten strój i nikt nie zwracał na nią uwagi. Moi drodzy, to naprawdę ciężkie. Bycie sławnym i bogatym. Droga na szczyt to również obowiązki, na przykład przebywanie na różnych uroczystościach charytatywnych. O, bawimy się świetnie ze znajomymi i z ich dziećmi. Muszą być atrakcje również dla dzieci znanych osób, jak również ich fanów. O, ekstra! No tak, ćwicz troszeczkę, moja droga. Różne sceny, między innymi na pełnym morzu. Do ostatniego klipu reklamowego na pewno by ci się to przydało. Udawać potwora morskiego. O kurczę, co jej się stało? Zdaje się, że chyba miała nieodpowiedni ubiór na taką pogodę. Zamarzła czy jak? Patrzcie, nasza Cindy prosi śmiertkę mrocznego kosiarza o wybawienie tej biednej duszyczki, żeby powróciła do świata żywych. No dalej, no dalej, śmiertko. Przywróć nam tą fankę. O, o. Udało się, dzięki! I to wszystko dzięki Cindy! O, troszkę blado wyglądasz, koleżanko. Idź się prześpij, moja droga. I dalej niech trwa zabawa na statku. O tak, przecudna zimowa pogoda, pada sobie śnieżek. A jakże, dzieciaki się cieszą, a my zdobywamy znajomych. O, i powracamy znowu do roboty, na plan. Ciekawe, co tym razem nam zaproponujesz, nasz drogi stylisto. Tak, troszeczkę lakieru utrwalającego, nasz makijaż przecudowny. A włosy? No nie może zabraknąć odpowiedniej fryzury. O tak, najnowszy hit sezonu, różowe włosy. Pink Jane. Moi drodzy, no nieźle wyglądasz, koleżanko. Pora na odpowiedni ubiór. O tak, mierzonko. I co? O, Honza Kleng, Zepoma Bamwosa. Gramy wiejską dziewczynę z różowymi włosami. No dobra, pora trochę poćwiczyć naszą rolę. Oj, naprawdę, tyle się tutaj dzieje w tych Simsach, moi kochani. Przebywamy na planie. Mamy różne spotkania towarzyskie z przyjaciółmi i z przyszłymi fanami oraz gwiazdami filmowymi i muzycznymi. A także również musimy przebywać na różnych ucztach charytatywnych. Nasza Fiona i jej rodzina, m.in. William, jej mąż, próbują za wszelką cenę zabłysnąć wśród innych sław właśnie w Dolinie del Sol. Moi drodzy, a ja tymczasem chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnego odcinka z Gierasy The Sims 4. Zostań gwiazdą! A jakże, żegna się z wami Pink Jane, znaczy się Blue Jane. Cześć!